7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I wystartował 33 dni niepodległości. Wielkie brawa dla wszystkich biegaczy, którzy właśnie wybiegają na trasę. Wybiega pierwsza para, pierwsza strefa. Najszybszy biegacz w Warszawie, poniżej 45 minut. Czy uda się osiągnąć ten wynik? Myślę, że na pewno do zobaczenia już za kilkadziesiąt minut na mecie biegu niepodległości. Wielkie brawa, makamy do Was ze sceny. Słuchajcie, jak macie siłę, a mam nadzieję, że macie jeszcze na początku. Uśmiechniętych, młodsi, starsi, rodzinami, przyjaciółmi.
albo solo. Biegniecie na trasę, a my do was machamy, trzymamy za was bardzo mocno kciuki, słuchajcie. I widzimy się już niedługo na mecie. Mam nadzieję, że w tak samo dobrych humorach będziecie. Bo będziecie w doskonałej formie, z doskonałymi czasami. Także do zobaczenia na mecie biegu niepodległości. Już za kilkadziesiąt, a może i nawet kilkanaście minut. Zobaczymy. Trzymamy za was mocno kciuki. Widzimy biało-czerwone bianki, biało-czerwone flagi. No i przepiękny biało-czerwony tłum, który wybiega właśnie na trasę. Wśród nich około 500 żołnierzy Wojska Polskiego właśnie w tej tłucze biegnie razem z biegaczami z całej Warszawy i z okolic. Bo tak naprawdę wiem, że jesteście z wielu, wielu części naszego kraju dzisiaj tutaj razem z nami. Wielkie brawa dla was i do zobaczenia na mecie. Że ci najszybsi są już na 5 kilometrze na Zabrzeżu. Właściwie z podmiotek zostawili za swoimi plecami Mariusz Giżyński, Paweł Łodzikowski. Oni biegną realnie w prawie 15,5 minuty na 5 kilometrów, a wiemy, że do tempo będą odkręcać z każdym następnym kilometrem. Na razie do tempo 3 minuty 5 sekund na kilometr. Zaraz za nim Dębczej powietach z sekundową radą duet Szymon Gumo-Gukowski i Tomasz Słupik, Rafał Gotkarczyk, Daniel Przechowski, Norbert Jelimczyk, Michał Misiewicz, Bartłomiej Falkowski, Mikołaj Wieczorek, pierwsza dziesiątka. To naprawdę ścisła czołówka naszego wyścigu. Mariusz Giżyński, jeden z głównych faworytów. Przypominamy, on wygrał już dwie edycje biegu niepodległości, ale to było odpowiednio 13 i 11 lat temu. Marcin Rosłoń będzie was witał na mecie, każdego z was z honorami oczywiście. Już niebawem ci najszybsi się pojawią na tej mecie, ale oczywiście będziemy tutaj wszystkich też startować do ostatniego zawodnika, bo za kilka chwil wystartuje czwarta strefa, potem piąta strefa. Jeszcze mamy przed sobą Nordic Walking. Dzisiaj nas jest bardzo dużo tutaj na starcie i na mecie biegu niepodległości. 15 tysięcy osób się zgłosiło z Warszawy, z całej Polski, ale też z zagranicy, więc bardzo się cieszymy, że spędzacie Święto Niepodległości z nami. Cały czas ta trzecia strefa jeszcze wybiega na trasę. Biało-czerwony, piękny tłum. Widzę sporo osób, które już kojarzę z twarzy z poprzednich biegów. Bardzo się cieszymy, że ponownie robicie to razem z nami. Ale witamy też debiutantów, tych, którzy po raz pierwszy postanowili sprawdzić, jak to jest sprawdzić się właśnie na takim biegu i na takiej trasie. Bardzo się cieszymy, mam nadzieję, że wam się spodoba i że będziecie już teraz na każdym biegu organizowanym przez Miasto Stołeczne Warszawa, Aktywną Warszawę i Fundację Maraton Warszawski. Trzecia strefa wybiega. Widzę, że w tej strefie dużo rodzin z wózkami, z dziećmi między innymi, więc od całego młodego wieku już, od dzieciaka już zarażamy pasją biegania i bardzo, bardzo się cieszymy. Przypominamy, na mecie dla uczestnika, który się zapisał, który ukończy bieg, mamy medal, ale także mamy oczywiście wodę, mamy jabłka, mamy batonek z Mercedesem i herbatę, więc będzie można się potem na mecie posilić. To za kilkadziesiąt minut, kiedy was tutaj na mecie przywitamy. Kany, poczekaj, bo mamy finisz tandemów. To są dwie ekipy, które tutaj naprawdę bardzo, bardzo mocno pracowały, żeby wygrać tym wyścigu. I mamy pierwszą grupę 801 i 803. Paweł Sawa. Ryszard Sawa, Paweł z przodu, syn, młodsze pokolenie, Ryszard już za jego plecami, zatem niesamowita była ta końcóweczka, oni po prostu znikąd pojawili się na ostatnich metrach i widać, że ta współpraca dwójkowa, zespołowa przyniosła pożądane efekty. Dobrze, że na samym końcu nie było tutaj nadmiernej szarży, że rozsądek wziął górę nad ambicją, bo jednak nawierzchnia jest śliska. Jeżeli chodzi o rodzinę Sawów, to tylko powiem, że oni tutaj jadąc z okolic dworca Warszawa Śródmieście złapali gumę po drodze. Okazało się, że jeszcze był zapas czasu, że udało się zamówić mobilną naprawę opony. Przyjechał gość, który stwierdził, że nie będzie jadł śniadania, tylko zostawi je sobie na później, a pomoże potrzebującym naszym zawodnikom na tandemach. I ta dwójka mogła dzięki temu wziąć czynny udział w tym wyścigu i zająć zaszczytne drugie miejsce. No nie, wy się nie obronicie. No
tak to właśnie jest, że nie ma rzeczy niemożliwych, a nasi uczestnicy, nasi biegacze absolutnie to udowadniają podczas każdego biegu, który wspólnie z nami spędzają i za to też wielki szacunek dla was. Trzecia ekipa, trzecia grupa startowa cały czas wybiega na trasę. Ja mam wrażenie, że ten biało-czerwony tłum tutaj się nie kończy i bardzo dobrze. Jest nas bardzo, bardzo dużo. Czwarta ekipa już powoli może się przygotowywać. Za chwilę przeprowadzimy was na linię startu tuż po tym, jak cała trzecia strefa wybiegnie na trasę. Wielkie gratulacje dla zwycięzców numer 801/1 i 2. Przypominamy, ten duet dzisiaj z Karną Pełną Kulę wygrał swój wyścig podczas 33. Jego niepodległości. Maron Romuald Roczyń i Marek Skorek, za nimi niewidomi w jego niepodległości Paweł Sawa i Ryszard Sawa. Ryszard Sawa, niewidomy biegacz, który przerzucił się na rowery, ale wcześniej biegał ten Benes oczywiście w asyście. Jednym z półmaratonów warszawskich byłem jego asystą. Biegliśmy na takim małym, krótkim kolu, jak wspomina pan Ryszard. To był jeden z najpiękniejszych biegów w jego życiu, co dla mnie rzecz jasna jest wspaniałą informacją. No oczywiście to był przytyk do jego syna Pawła, który przebiegł zdecydowanie więcej biegów, ale wiemy, jak to się biega z dzieckiem, z synem i tak dalej. Zawsze gorzej niż z kimś obcym. Klasyka gatunku. A tymczasem już biegacze z czwartej strefy są na linii startu, a to oznacza, że o 11.35, za pół minuty, startujemy z rozgrzewką dla was, a 4 minuty później, czyli 11.39, wystartujecie w swojej turze, w swoim biegu niepodległości. Witamy was serdecznie przed sceną. Przypominamy, osoby w białych koszulkach ustawiają się bliżej torowiska, czyli po prawej stronie, osoby w czerwonych koszulkach nieco bliżej. 4, 3, 2, 1! I startuje kolejna ekipa, czwarta strefa naszych wspaniałych biegaczy, którzy już są na trasie. Biało-czerwony tłum, piękna flaga biegowa właśnie teraz rusza na trasę. Witamy wszystkich biegaczy, którzy przebiegają tutaj przed sceną, przez linię startu. Machamy do was, trzymamy za was bardzo mocno kciuki. Cieszymy się, że jesteście razem dzisiaj z nami, no i że będziecie mieli wspaniałe wyniki. Tego wam przede wszystkim życzymy. Widzimy mamy z dziećmi, które teraz na wózkach na przykład biegną, albo ojców, albo całe ekipy z biało-czerwonymi flagami. Widzimy ludzi, którzy się ze sobą tutaj przyjaźnią, albo są w parze, albo w jakichś większych konfiguracjach jeszcze osobowych. Więc witamy was bardzo, bardzo serdecznie na trasie i do zobaczenia na mecie już za kilka chwil. A tymczasem oddaję głos Marcinowi, bo chyba wyłania nam się zwycięzca. O, wyłania nam się na pewno samochód z pomiarem czasu, a to jest rzecz jasna zapowiedź tego, że będziemy świadkami spektakularnego finiszu. Na 9 kilometrze przypominamy, Szymon Gumkowski miał 5-metrową przewagę nad Mariuszem Giżyńskim, który razem z Tomaszem Słupikiem cisnęli ile pokryka dała pełnym piecem, żeby jednak rozstrzygnąć dał na ostatnich metrach. Mówiłem przy biegach dzieciaków, że tutaj ten spadek, ten minimalny zbieg, to jest na pewno dla nich dobra wiadomość, bo tutaj już trzeba zapomnieć o rejestrach tętna, o drugich, trzecich, piątych zakresach, o tym jak boli. Tutaj po prostu rusza się całym sobą, całą energią, serca, mięśni, płuc, żeby powalczyć o zwycięstwo. To będzie naprawdę super szybkie bieganie na ostatnich metrach. Ten czas około 30 minut, 30 nie pęknie. To nie będzie rekord tej imprezy. Przypominamy, on należy do Arkadiusza Gardzielewskiego sprzed kilku lat. 29 minut, 26 sekund. Teraz Mariusz Giżyński ma szansę na hat-trick, na trzecie zwycięstwo. Ale czy uda mu się prześcignąć konkurencję, czyli dwóch zawodników, którzy też tutaj mocno walczą na ostatnich metrach o swoje zwycięstwo. Oczywiście, pamiętamy, to jest start falowy, ale nikłe są szanse, liczone nawet nie w procentach, a w promilach, na to, że ktoś z drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej fali wykręci super szybki czas, no bo jak patrzycie na te fale biegaczy, więc slalomem między nimi, nad nimi się nie da, pod nimi nie sposób. Zatem ta pierwsza grupa to była niewątpliwie nasza elita. I patrzymy, jak będzie wyglądał układ sił na ostatnich metrach. Podkręcamy tempo, halo kibice, robimy hałas, napędzamy ich, żeby oni finiszowali tutaj i czuli magię tego biegowego święta. Ależ oni pracują, ale cisną, to są ostatnie metry. Już idzie tempo, już meta, na wyciągnięcie ręki. Thank you.
trzeci, końcówka 925, Paweł Młodzikowski. Zatem mamy tę czwórkę, która dzisiaj pokazuje klasę podczas tej zaciętej, nieprawdopodobnej, niesamowitej rywalizacji. I zawodnik z numerem 99-74, Daniel Szokowski. On na piątym miejscu i mamy kolejną grupę. Z jednej strony startują mijające grupę rekonstrukcyjną Radosław w trzeciej fali, zawodniczki, zawodnicy, a z drugiej strony widzimy finiszerów, którzy mknęli tutaj w zawrotnym tempie. I następni zawodnicy, między innymi Bartek Falkowski. Brawo Bartek, dobra robota. Wiemy, że on pracuje na pełnych obrotach, że potrafi dać siebie maksa w każdym wyścigu. Czy to jest tylko piątka, półmaraton, czy dystans królewski. I kolejni finiszerzy, mamy ich coraz większą liczbę na linii mety. Mówimy tutaj o czasach poniżej 31 minut. Tymczasem czwarta grupa startowa wybiega na trasę, już ostatnie osoby z tej grupy wybiegają. Oczywiście będziemy Was również widać na mecie za kilkadziesiąt minut. Do zobaczenia. Uśmiechnięci, rozpromienieni, po prostu nie ma dzisiaj może słońca w Warszawie, tego wiecie, prawdziwego, ale mamy to słońce po prostu w sobie i widać je, jak pięknie się nim z nami tutaj dzielicie, kiedy przebiegacie przez linię startu. A już za kilka chwil będziemy startowali z kolejną strefą. To będzie piąta strefa, a więc osoby, które biegną na czas poniżej, powyżej godziny, więc... Przecięła się chwilą linię mety, druga z kobiet, Karolina Kiercek, czasem 36-41. Zatem mamy trzecią się spieszaną, nie jest tylko krótkie panie. Let's go, let's go, let's go!
największą siłą wpadacie na linię mety, przesuwajcie się dalej, oczywiście tam nas łata muszę. Organizatorzy łata ryski będą wszędzie robiłać was do strefy medalowej. Widzimy, że się cieszycie za tym edycji własne większości w pełni satysfakcjonują. Zatem pani dyrektora aktywnej Warszawy, pani Katarzyna Łęgiewicz i za kilka chwil odliczamy wspólnie. Wielkie dzięki za rozgrzewkę, Piotrek. Brawa dla was. Jesteście niesamowici. I odliczamy. 10, 9, 8, 7. Wielkie brawa dla was. Słuchajcie, już przyjechałem się do was, machałem do was. Trzymamy kciuki, dodajemy energii, abyście mieli jak najwięcej na trasie, żebyście już za kilkadziesiąt minut mogli was przywitać na mecie. Znam to Marcin, profesjonalnie, każdego z kolorami przywita. Będziecie mogli odebrać się swój medal. No a potem się proszę zrelaksować, napoić, no i odpoczywać i świętować dalej. Ten piękny dzień, jaki jest święto niepodległości. 11 dzień listopada. Kolejni biegacze, biało-czerwoni, wybiegają właśnie na trasę. Dzień niepodległości. Jeszcze raz wielkie brawa dla was. Od kibicy, od pozostałych biegaczy. No i od nas tutaj na scenie również. Trzymamy za was bardzo mocno kciuki. I nadbiegają kolejni zawodnicy, kolejne zawodniczki, którzy łamią 40 minut w tym biegu i to jest spory zapasem. Przypominamy dzisiaj z pola grupy Fajbyru. Widzimy, że tam już zostają pochodzący jeden z Marczy, by to szwarty znacząco, że to jest właśnie ten czas. 12.40 minut. Rokiem Kaczyński, Hanowne, znowu się udało i to pewnie po raz 174 razy w jego piwolej. Amatorskiej karierze i nadbiegają wielką masą, energią biało-czerwoną flagą już teraz nie tak uporządkowaną jak na starcie, gdy białe koszulki były przy torowisku, a czerwone po lewej stronie. Teraz oczywiście są już rozproszeni brodacze. Poznał prowadzącego o to biega. Dziękuję, polecam się na przyszłość. To fala biegaczyni będzie się tutaj kończyć. Przypominamy, że jak wbiegacie do strefy mety, nie zatrzymujcie się, przechodźcie dalej. Ta strefa mety jest wyjątkowo długa, więc po prostu nie zatrzymujemy się, idziemy dalej. Czy ja usłyszałem Kasię Dydo? Kasia, cześć! Kasia już na mecie na was czeka również, słuchajcie, a tutaj cały czas piąta strefa startuje, biało-czerwony tłum wybiega na trasę. Wszystkich oczywiście bardzo serdecznie witamy, cieszymy się, że jesteście z nami. Widzę, że tutaj powstaje po drodze mnóstwo zdjęć, filmików, także pamiętajcie, aby nas zobaczyć w kilku latach, wiecie. Była Fundacja Maratonu Warszawskiej, aktywna Warszawa, miasto Stolarzy Warszawa. Witamy również całe rodziny z dzieci, które biegną. Zapraszamy tutaj z panuszkiem Musu. Wielki szacunek dla wszystkich, którzy całymi rodzinami dzisiaj wybiegają również na trasę. Za kilka chwil, jak tylko wszyscy wybiegną, będzie jeszcze strefa tych, którzy biegną z klikami. Czyli strefa do głowy, 11.58, to będzie wasz start na trasę niepodległości. Różne te zorganizowane na dystansie 10 km. Niektórzy po prostu, żeby miały obecne teraz patriotów, bo też miała informatorze wyborcze od 23 juni możliwości dziennych, po to, żeby połączyć się z terenem, ze sportową zaczynką i inspirującą rekomendacją w drugiej gminie. Telefon z numerem 22, żeby przyjechać z wami Polski, bo właśnie teraz, bo oni są jeżeli chodzi o ten wspaniały filmik, bo na razie jest pełna koncentracja na celu elitnego. Właśnie doświadczamy w tej chwili, patrząc na wszystkich, którzy przecinają na ostatnich metrach linię mety. Gratulujemy, wielkie brawa dla was! Ich jest więcej, tak, ich jest więcej, jeszcze więcej. Tam po drugiej stronie widzimy tę piątą falę, która już przygotowuje się do swojego startu. Mówiliśmy dzisiaj o tej niesamowitej liczbie biegaczy. Panie Karolu, tak jest. Mamy nadzieję, że się ludziom z Nowego Dworu Mazowieckiego podobało podobnie bieganie w Warszawie, bieganie tym razem na dystansie 10 km. Ale pamiętamy, że to jest jeden z pięknych elementów uzupełniających ten rok biegowy w Warszawie i nowej etapy, a także półmaratonu i maratonu warszawskiego. Szanowni Państwo, to 18. wiosenna edycja już w marcu 2024 roku. Można się zapisywać!
Zachęcamy do tego, żeby sprawdzać wszystko na stronę Fundacji Maraton Warszawski, a tymczasem nowy głowierze już są tutaj na starcie. Jest was ponad 600. Tyle osób się zgłosiło, zapisało, aby również pokonać się ten piękny podległości z kitami. Także witamy was serdecznie, brawa dla was od was i od nas też oczywiście. Jest energia, są śmiechy, słuchajcie. Przypominam, że osoby w białych koszulkach prosimy, aby ustawiały się bliżej torowiska, czyli po prawej stronie. Osoby w czerwonych koszulkach bliżej lewej strony, czyli bliżej chodnika. W ten sposób stworzycie piękną, biało-czerwoną flagę. A potem to już jak wrócicie na trasę, to oczywiście każdy swoim tempem, tak jak mu najwygodniej i najlepiej będzie pokonywał tę trasę. Kto po raz pierwszy? Większość zdecydowanie. Bardzo, bardzo nas to cieszy. Także bardzo się cieszymy, że jesteście z nami. Za 3 minuty będziecie startować. Będziemy obliczali wspólnie. No i tak za kilkadziesiąt minut myślę, będziecie po tej drugiej stronie alei Jana Pawła. Tam, gdzie teraz są ci, którzy już biegną po odległości, ukończyli coraz więcej tych osób. Widzę na mecie. Przypominam, że dla każdego jest jeden medal. No a do tego oczywiście jeszcze woda, jabłka, batony, herbata, więc będziecie mogli się posilić tuż za linią mety. Oczywiście tym, którzy biegną z kitami, też to dotyczy. No i o 12.30 zapraszamy tych, którzy już będą gotowi, będą mogli paść na scenę pod Westing Arkadię, bo tam będziemy dekorować zwycięzców w tych kategoriach głównych klasyfikacji generalnej, mężczyzn, kobiet. Także zapraszamy na 12.30, a tymczasem za 2,5 minuty start. Ostatni już dzisiaj ekipy, która wystartuje właśnie i pojawi się na trasie. Kolejni pacemakerzy również tutaj napędzają swoją ekipę.
No ja mówiłam już, że w przypadku pacemakerów nie musicie patrzeć na zegarki, bo oni zawsze doprowadzą was na ten wasz wymarzony czas. Oni biegają naprawdę dobrze, biegają lepiej niż te czasy, które mają na chorągiewkach, więc możecie im w 100% zawsze zaufać. No i też ten miły moment, kiedy oni puszczają swoją grupę biegaczy, żeby oni pierwsi mogli pokonać linię mety. Bardzo to lubię. Brawa dla wszystkich biegaczy oraz biegacze 33. Biegu Niepodległości, brawa dla nich. Brawo, panie Jerzy, takie są regularnie, choć w Białej Podlaskiej też biegają biegi niepodległościowe. On przyjeżdża do Warszawy, a potem jedzie na koncert Sisters of Mercy, więc to będzie całkiem fajna sobota i niedziela z siostrą w Warszawie. Pogratulować! Gratulujmy wszystkim i każdemu z osobna, kto dzisiaj stanął na linii startu, tego wielkiego startu, tego falowego startu. No i dobiegnie tutaj do linii mety. Brawo dla was, biegacze. Nie zatrzymujcie się w tej strefie mety. Przychodźcie. My specjalnie dla was wydłużyliśmy w tym roku tę strefę mety. Na samym końcu są medale. Jeden biegacz, jeden medal. Tak, żeby starczyło to wszystkich i żeby każdy z was mógł cieszyć się tą fantastyczną pamiątką. A ja tymczasem namawiam kibiców do głośnego kibicowania, do dodawania otuchy na tych ostatnich metrach. To jest fantastyczna impreza. W tym roku i zresztą zawsze przy okazji Biegu Niepodległości Patriotyczna, no ale jednak też sportowa. No, a czym jest sportowa impreza bez kibiców? Nie może się odbyć, więc doceniamy, że tutaj jesteście razem z nami. Zróbcie hałas na tych wszystkich dzielnych biegaczy. Brawo, brawo, bijemy brawo, ale też prosimy, wysyłamy taką wielką prośbę do kibiców, którzy są za barierkami, 200 metrów od mety, o to, żebyście wrócili do strefy kibicowania wyznaczonej krawężnikiem, chodnikiem, ponieważ zawężacie nam ten pas dla kibiców, wyznaczony trzema oczywiście pasami, ale Jana Pawła II w Warszawie, dlatego wycofajcie się na trawnik i zostawcie całe te trzy pasy tylko i wyłącznie dla biegaczek i biegaczy, bo jest ich, jak sami widzicie, niezliczona ilość. 15 tysięcy osób, tyle osób stanęło dzisiaj na starcie i mamy nadzieję, że dokładnie tyle dobiegnie. Dla nas wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze, dlatego będziemy dzisiaj powtarzać jak mantrę. Przy tej ilości osób po prostu inaczej się nie da. Nie zatrzymujcie się w linii mety. Ta linia mety została dla was wydłużona. Możecie spokojnie przespacerować się po medale. Po prostu chodzi o to, żeby tutaj nie zrobił się tłok. Żebyście nie wpadali na siebie, tylko bezpiecznie udali się po medal. I widzimy następną ekipę za 47.30. Witamy pacemakera i witamy też tych biegaczy. Witajcie! 47.30. To miało być połamane i najprawdopodobniej będzie. Widzimy to. Tyle osób staje na starcie. Podobno zostaje tutaj na mecie i cały czas jest tutaj dużo ludzi. Po takie biegi dłuższe, które po prostu ci biegacze się rozciągają, więc mamy tych pierwszych momentów, aby będą długo, długo nikt nie następnych, ale tak nie jest właśnie w czasie biegu niepodległości. Tutaj cały czas obserwujemy tę falę biegaczy, tę radość, tę satysfakcję, którą macie, i zadowolenie.